Som gjør en elegant dragning, spiller ballen ut til Magnar. Magnar kan slå den inn i veltet, det Martin Ring! Martin Ring! Ja! 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 Så gjør Martin Ring 1-0! Så gjør han 1-0! Har du sett på bakken? Martin Ring, den vil ikke ha det! Men nå tar du den! Bra, Martin! Du verden så bra! Har du sett på bakken? Så leder vi 1-0 her i Fredrikstad! Så leder vi 1-0! Jeg tror jeg kreperer! Har du sett på maken? For et mål! For et mål! For en spiller! Vi leder 1-0! Kom igjen, Martin! Sett press på Martin! Du kommer jo, Martin! Du kommer, Martin! Vi skårer! Vi skårer! Vi skårer! Vi gjør 2-0! Herregud! Jeg elsker dere! Vi leder 2-0! Vi leder 2-0! Vi kommer til å slå Fredrikstad ned i Adeccoligaen! Vi slår dem ut av det ypperste selskap! Jeg orker! Vi slår dem ut! Vi leder 2-0! Åh! Har du sett? Har du sett? Jeg orker ikke mer! Og kjære, kjære store skaper! Tom Kaiko Nordli! Nå må du ned og spille mot Tromsø for 169 mennesker, mot Løven for 280! Åh, oi! It's finished at Sunderland. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli! Va a pegarle Ronaldinho Gaucho. Ya lo hace. Pierna derecha, directo al arco. ¡Golazo! 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 ¡Golazo!
Lovely cushion header. But Gerrard! Oh, you beauty! What a headshot! What a hit! Oldenvallo. Rodriguez. Konto mit der Thiago, Messi, oh. Messi! What? Are you kidding me? A work of art. This man is absolutely mainline to pure footballing magic that belongs in a different galaxy altogether than we are living in. Astonishing, jaw-dropping genius from Lionel. Watch this hesitation right there. Three players inside a telephone box and he don't care. He emasculates them individually, collectively. He literally disperses his atoms inside of his body on one side of this defender and then collects them on the other. Zostawił do Michalskiego. Michalski w pole karne, ale tam szybcy. Od Dębińskiego po raz kolejny kęcie zawą Czupryną grający Norweg Dan Egen. Ile tam teraz musi być zdenerwowania u polskich kibiców. Bajor z autu do końcowej linii boiska w narożniku pola karnego do Michalskiego. Po ziemi to środkował Majak w rękę któregoś. Gol! Jest! Jest! Gol! Jest! Sławomir Majak! Załadnie tam się zachował! Kto strzelił tego gola? Nawet nie wiem! Wojtala albo Dębiński! Cudowna akcja Polaków! Obuszczone głowy kibiców Danii! Jest gol! Mój trener Smuda wpadł na boisko! 90. minuta spotkania! Widzew przegrywa 2-3! Kto strzelił tego gola? W tej chwili nieistotne, ale jest przylew w prawym słupku! Stał nasz zawodnik i głową dobił piłkę do pustej bramki. Tuńczycy mieli cudowne sytuacje. Teraz oni rzucają się do ataku. 90. minuta gry. Panie Achmed, kończ parę! Akcja w dyszyku szczęsny! Łapie piłkę. Co za nerwy. Daniel Bogusz, ten, który nie mógł siedzieć na ławce rezerwowych, na trybunach zaciska pięści. Poprawia swą elegancką fryzurę Tadeusz Kapiński, a tym za trybcy piłce Ryszard Czerwiec. Ślizgiem ładnie odebrał piłkę Duńczykowi. Jest Czerwiec z prawej strony, to on był faulowany. No może ja już też przesadzam, może to Polak faulował. Dlaczego arbiter nie kończy tego spotkania? Teraz na moim stoperze 90. minuta gry. Morgan Krok wybiegł daleko ze bramki, on rozpoczyna grę. Nie ma końcowego gwizdka, wracajcie Polacy! Wracajcie, brońcie się, Duńczycy będą strzelać! Wybij tę piłkę! Dobrze, Dębiński! Przechwycił ją! Teraz trzymaj! Daleko! Daleko od bramki! Ładnie minął Koldinga! Dębiński sam na sam z bramkarzem! Dębiński! Kolejema! Jezus Maria! Co się dzieje? Takiej sytuacji może nie wykorzystać Polak! Kończ, panie Achmed Sakar! My już może grajmy ten mecz 2-3, ale już kończmy! Wracajcie wszyscy Widzewiacy pod bramkę! 2-3 przegrywa Widzew, a to daje szansę awansu! Michalski wybija daleko, jak najdalej! Szymkowiak z ławki rezerwowych chciał tutaj wpiec na boisko! Wybij tę piłkę, ale z autów zostają Duńczycy! Jeszcze wygrali główkowy pojedynek! Teraz przydałoby się doświadczenie! Egen pod polem karnym! Jeszcze Czerwiec! Nie, to Szarpak głową w Seduza! To Szczęsnego może złapać! Będzie chyba Liga Mistrzów. Teraz dobre wybicie Szczęsnego. Znowu Dębiński z prawej i z lewej strony, ale nie chcą przejąć piłki. Panie sędzio, 92. minuta gry. Nie było przerw, nie było kontuzji. Dlaczego pan nie przerywa tego spotkania? Tuńczycy za mocne podanie, czy przejmie? Nie przejmie. Wybił w trybuny, bo Hansen niech wybija jak najdalej. Radość łódzkich kibiców. Wszyscy się cieszą. Tuńczycy za nie mówili, eleganckie kobiety w pięknych tutaj toaletach, eleganccy mężczyźni, białe koszule, wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie radości. Niewielki, miał być wielki sukces, a tymczasem Duńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają na razie Ligę Mistrzów. Panie sędzio, to 93. minuta gry kontra Polaków, cisko do Szarpaka za mocno.
Morgan Krogłaty piłkę. No dlaczego pan nie gwizdzi? Panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Czesny! 14 metrów od bramki łapie piłkę. Turku, kończ ten mecz! Wybijają Polacy piłkę. Podobnie udaje już o Szarpaka, ale to się w tej chwili nie liczy. Tuńczycy zrezygnowali. Tak, przeszkadzaj! Przeszkadzaj! Podbiegnij do tej piłki! Tuńczycy jeszcze atakują. Polacy cofnięci głęboko. O Boże, co się dzieje? Jeszcze akcja Duńczyków z lewej strony. Nie ma tutaj żadnej akcji. Choć jest główkował Daugard. Ręką chyba odbił któryś z Wizewiaków. Ale jest! Przegrali! 3-2! Przegrali, proszę Państwa! Ale jesteśmy w lidze mistrzów! Costa Rica retrocede, balón de Estados Unidos, tres cuartos de cancha, atención con el centro, Estados Unidos, ¡gol! 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 ¡Gol de Estados Unidos! We love you forever and ever! Ah, God bless America, doctor, Estados Unidos nos mete la reclasificación. Estados Unidos, ustedes no, ustedes los que están de verde no, ellos sí, ustedes no, que les quede claro toda su vida, ustedes no hacen nada por la camiseta, ustedes no impulsan al equipo, ustedes no nos meten a la copa, ustedes no nos dejan vivos, es Estados Unidos, no ustedes, no ustedes y su soberbia. No ustedes y su infamia, no ustedes y sus petardos. Ese es un fracaso, más allá y aparte es inmerecido, porque ni siquiera tuviste tú los argumentos para llevar a buen puerto, inclusive a través del repechaje. Estados Unidos con varios suplentes, ojo, con muchísimos suplentes, fue allá, fue digno, vuelve a manifestarnos otra vez quién es Estados Unidos, cómo entiende este deporte, y lo del equipo mexicano realmente es dantesco, horroroso, terrible, fracaso. ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Estamos en la reclasificación! Estados Unidos, para que lo sigamos criticando, para que digamos, Estados Unidos ya lo rebasó a señor Luz. Estados Unidos es más que nosotros en fútbol. Estados Unidos hoy se da el lujo de jugar con suplentes y de dejarlos vivos. Ojalá que Vucetich se ponga los pantalones o ponga su renuncia hoy. Está fracasando también como técnico. No está funcionando como entrenador de la selección. Hay que tener a alguien con pantalones que mueva a los europeos y que nos saquen la convocatoria. No existen los europeos en esta selección y en este momento, doctor. No, y no existen tampoco. Se acaba el partido ya en Panamá. México va contra Nueva Zelanda arrastrando, insistir, las piernas. Tomándose las rodillas o con las manos en la cintura. Vuelven los tuzos. Va el servicio. Pelota por arriba. Remate de cabeza. Gol. ¡Gol! Tomándose las rodillas o con las manos en la cintura. Vuelven los tuzos. Va el servicio. Pelota por arriba. Remate de cabeza. Gol. Game over.